Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne pytanie. Czy dzieło Chrystusa zawiera w sobie wyzwolenie z fizycznych cierpień? Czyli chodzi o problem tej natury, czy po prostu to dzieło Chrystusa na krzyżu Golgoty, polegające na tym, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, ma w sobie również obietnicę uzdrowienia fizycznych, cielesnych braków u ludzi, chorób i tym podobne. No więc, czy dzieło Chrystusa zawiera w sobie wyzwolenie z fizycznych cierpień? Odpowiedź krótka brzmi nie, nie zawiera, a w każdym razie nie w takiej postaci, jakby tego oczekiwano tu na ziemi. Z pewnością wyciągnięto błędny, fałszywy wniosek z wersetu 5 z rozdziału 53 Izajasza, Księgi Izajasza. To znajdziemy w Księdze Izajasza, Izajasza, 53 rozdział. Werset 5. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. A więc werset 5 rozdziału 53 Księgi Izajasza. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Werset ten nie mówi o tym, żebyśmy mogli mieć zagwarantowane fizyczne zdrowie, urodę, bogactwo i co tam jeszcze próbuje się do tego wsadzić. Werset ten mówi o naszych nieprawościach. Werset ten mówi o naszych przestępstwach. Werset ten mówi o uleczeniu, aby pokazać nam wyraźnie i jasno, że uleczenie odnosi się do problemu grzechu, tej strasznej choroby, nie zaś do fizycznych cierpień. Podobnie nieopatrznie został zrozumiany werset 4 rozdziału 53. Werset 4 tego rozdziału to jest tego typu informacja. Izajasza, 53 rozdział, werset 4. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Z pewnością On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Ten werset nie mówi o dziele Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, ale o uleczeniu dokonanym przez Pana, jak chodził tu po ziemi, jak nam to jeszcze ukazuje cytat tego wersetu z Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 17 werset. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 17 werset. Aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na się i choroby nasze nosił. I kontekst tego fragmentu Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, pokazuje, że to nie chodziło o ukrzyżowanie w tym fragmencie. Na razie, w chwili obecnej, oczekujemy jeszcze na odkupienie ciała naszego, o czym mówi Rzymian 8:23. Rzymian, 8 rozdział, 23 werset. A nie tylko ono, ale i my, którzy mamy pierwiastek ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego.
Więc stanie się to w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie zabrać wszystkich wierzących w Niego chrześcijan do nieba. I stanie się to wtedy w okamgnieniu. 7 lat po tym wydarzeniu Pan Jezus razem z chrześcijanami wróci na ziemię i zaprowadzi na ziemi nowe przymierze. Rozpocznie się wtedy nowe przymierze, też znane tysiącletnim królestwem. Jest znane też jako tysiącletnie królestwo. I w czasie tego nowego przymierza będziemy mieli już odkupione ciała nasze. Więc generalnie musimy pamiętać o tym, że chwilowo, teraz jeszcze jesteśmy w ciele i jako niebiański lud na ziemi nie mamy zagwarantowanych ziemskich błogosławieństw.